Już po pierwszych ujęciach tego filmu wiecie, że będziemy dzisiaj rozmawiać o łucznictwie. A ja jestem w okolicach Środy Wielkopolskiej, ponieważ spotkam się tutaj z człowiekiem, który o łucznictwie wie pewnie prawie wszystko, bo podejrzewam, że takich, którzy wiedzą wszystko, nie ma. Marcin Szymczak, już tak oficjalnie z kanału Magister w Lesie, ale witam, też człowiek, serdecznie, który dzisiaj opowie nam o łucznictwie. Marcin, na początek pierwsze pytanie, jak twoja przygoda z łucznictwem się rozpoczęła? Pewnego dnia zapragnąłem kupić sobie łuk bloczkowy. Pojechałem do sklepu militaria.pl, kupiłem ten łuk, no i później zaczęło się szukanie kogoś, kto może mi pomóc ogarnąć naciąg, pipsight, spust, wszystkie rzeczy z tym związane. No i uderzyłem do chłopaków z grupy Archersi z Gniezna. Oni mnie przygarnęli, nauczyli, pokazali co, jak, no i działamy do tej pory. Ale strzelasz nie tylko z bloczka, strzelasz również z łuku klasycznego. Nie no, po 4 latach człowiek już się na tyle rozwinął, że zaraziłem tą pasją moje dzieci, żonę, jeżdżę po różnych eventach, festynach, robimy warsztaty łucznicze. Tu mamy najbardziej prosty łuk dla dzieciaków, lewy i prawy, czyli strzały możemy położyć z lewej i z prawej strony, wtedy można sobie strzelać. Jest najbardziej uniwersalny. Tutaj mamy łuk bloczkowy, delikatny dla dzieciaków, też ze słabym naciągiem. Nie ma potrzeby takiej, wiesz, żeby używać jakiejś mocnej siły. Tu jest łuk dla dzieciaczków, typowo marketowy, który ma fajną funkcję, że nie spadają nam strzały, także dzieci bardzo szybko się nie nudzą w tym przypadku. Zwykły, tradycyjny łuk, jakiś taki odpustowy. Łuk bloczkowy, który mamy z militaria.pl, bardzo fajnie się z niego strzela, też nie ma mocnego naciągu, tu jest 42 funty w tej chwili. No i łuk prosty, stylizowany na angielski. Powiedz, czym tak naprawdę jest ten łuk klasyczny i czym różni się od bloczka, o którym porozmawiamy sobie za chwilę. Wiesz, łuk klasyczny to jest taki najbardziej pierwotny łuk. Pierwsze łuki klasyczne już gdzieś tam 70 tysięcy chyba lat temu wymyślił człowiek. Takie są pierwsze jakieś informacje, które można spotkać w internecie. To jest najbardziej prosty kawał drewna, odpowiednio naciągnięty cięciwą, który jest w stanie wypchnąć z siebie strzałę po to, żeby uzyskać jakiś cel. No, a łuki bloczkowe to już następne rozwinięcie tych łuków klasycznych. One posiadają kamy, posiadają specjalne systemy, które zwiększają siłę naciągu. No i dzięki temu mamy możliwość strzelać na dalsze odległości. Rozmawiasz z całkowitym laikiem w tej chwili, dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli to wideo, bo tak naprawdę jesteśmy jeszcze na początku, od tego właśnie, jak taki człowiek jak ja, czy też młodszy, przyszły strzelec ma rozpocząć tą swoją przygodę. Jak dobrać ten swój pierwszy sprzęt, jaki on ma być i właśnie chciałbym, żebyśmy zaczęli od tych łuków klasycznych. Wiesz co, to jest trudny temat, ponieważ znawcy zawsze mówią, że na początek fajnie wpiąć się w jakąś ekipę, która strzela z łuków, przetestować różne rodzaje łuków, zobaczyć to, co tobie się podoba, co ci pasuje, co cię bawi przede wszystkim, bo strzelanie z łuku to musi być zabawa. Na samym początku oczywiście. I dopiero dobranie łuku to jest kwestia paru miesięcy strzelania, bo musimy zwrócić uwagę na długość ramion, wzrost, siłę naciągu, jaka jest u każdego człowieka indywidualna. I dopiero wtedy, kiedy mamy te informacje, przy pomocy właśnie ludzi z różnych klubów, ewentualnie ze sklepów łuczniczych, zaprzyjaźnionych, jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni łuk pod siebie. No dobra, no to zacznijmy od jakiegoś pierwszego, najprostszego łuku. To tu mamy najbardziej klasyczny łuk, składający się tylko i wyłącznie z majdana, ramion i cięciwy. To wszystko to jest jeden element. To są już łuki bardziej nowoczesne. Mamy różne rodzaje drewna. Tak zwane włókno, kompozytowe, dokładnie, prawda? Bo kilka warstw różnego rodzaju dokładnie drewna. One mają bardzo fajną funkcję, o której rzadko mówią łucznicy profesjonalni. Mają taką fajną funkcję, że
Ja, ucząc, pokazując ludziom, jak się strzela z tych łuków, my już mniej więcej strzelamy po jakimś czasie intuicyjnie. Człowiek, który wchodzi dopiero w ten sport, nie wie, w jaki sposób wymierzyć ten łuk, żeby strzałę posłać w to miejsce, które chce. I dlatego na przykład ja wykorzystuję różne kolory drewna, które są dla mnie odnośnikiem. W tym przypadku łączenie czarnego z białym to na 10 metrów mniej więcej jesteśmy wbić się w strzałę, strzałą w tarczę, a łączenie jasnego koloru z tym ciemniejszym to jest już 20 metrów mniej więcej, bo to są takie odległości, na które strzelamy z tych łuków, tak żeby przynosiło to zabawę, fun. To jest taki typowy longbow, można powiedzieć, prawie longbow, czyli blisko łuku klasycznego angielskiego. Tak, to jest odpowiedni łuku klasycznego angielskiego. Tutaj mamy naciąg 30 funtów, bo musimy wiedzieć, że naciągi w łukach to jest nomenklatura właśnie pochodząca z Anglii, czyli mamy funty i tutaj mamy 30 funtów akurat. Mogę wam powiedzieć jeszcze ciekawostkę, że Anglicy, żeby wkurzyć Francuzów, pokazywali zawsze, że mają palce gotowe do napinania i że będą walczyć. Dokładnie. Tak. Z czasem to się zmieniło niestety w jeden palec. Znajdowano szczątki łuczników angielskich, którzy mieli poobcinane palce i wtedy archeolodzy, widząc, że już na przykład kości nie mają palcy, wiedzieli od razu automatycznie, że to był łucznik, który po prostu został gdzieś tam pojmany przez Francuzów. Tu mamy karwasz na gumce. Gumka jest o tyle fajna, że jeśli ktoś ma szerszą rękę, to automatycznie tutaj nam się wszystko dostosuje, działa i wtedy wracająca cięciwa, jak uderzy o karwasz, nie ma siniaka, a to jest najważniejsze, nie będziesz miał złych wspomnień. Ja powiem ci, że jak byłem dzieckiem i strzelałem z takiego łuku robionego, to nieraz, wiesz... Tak, to jest klasyka. Klasyka. Ja już widziałem mistrzów, którzy strzelali z łuku bloczkowego, którzy bloczkiem sobie cieli rękę i też siniak na drugi dzień robili wrażenie. To co? Działamy. Próbujemy strzelać. Działamy. Co prawda już kiedyś strzelałem z łuku, ale no myślę, że to będzie niesamowite przeżycie, bo doświadczenie moje jest naprawdę żadne. No dobrze, zaraz będę strzelał, ale Marcin, powiedz mi kilka jeszcze takich rzeczy, które mnie interesują. Przede wszystkim strzały. Do łuków klasycznych, czy raczej strzały drewniane? Jakie te strzały powinny być? To znaczy, ja używam strzał drewnianych. Łuk klasyczny, ten tutaj nie ma jakiegoś mocnego naciągu, który może łatwo uszkodzić strzały, więc jeśli macie inne strzały, też można spróbować tego. Ja używam strzał z pierzem, które też nie uszkadza półki, na którą będziemy kładli. No dobrze, i powiedz strzały. Mi jeszcze, dlaczego w większości strzał łuczniczych jednak jedna lotka jest inaczej, innego koloru? To jest lotka przewodząca. Ona czasami jest nazywana lotką kogucią, pod spodem są lotki kurze. Ona pokazuje nam, żebyśmy za każdym razem w ten sam sposób osadzili strzałę w łuku, pomaga nam w tym. No i czasami lepiej też widać, jak ta strzała gdzieś tam leci do celu. Okej, no to co? Pozycja najpierw. Pozycja. Słuchaj. Ja wszystkich ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają i na warsztatach się uczą, opowiadam zawsze w ten sam sposób, więc tobie też to tak mniej więcej pokażę. Stań sobie bokiem luźno, tak żebyś miał luźne nogi. Lewa łapa z łukiem do przodu, w bok. Okej. Okay. Łuk nie jest mocno trzymany. Łuk powinien delikatnie sobie leżeć, wiesz, oparty o naszą dłoń. I ja zawsze delikatnie przekręcam, otwieram, zginam tutaj łokieć dokładnie, żeby wracająca strzała nie uderzyła nas w ten łokieć. Druga sprawa, druga ręka, prawa, naciągamy tak mocno, aż ten knykieć dojedzie do żuchwy. I zahaczymy sobie o żuchwę. W ten sposób będziemy mieli powtarzalność strzałów i wtedy będziesz mógł sobie korygować, wiesz, swoją postawą, góra, dół, żeby uzyskać wynik, jaki chcesz mieć na tarczy. To co? Zaczynamy. Naciągnij, zahacz sobie o żuchwę, tak żeby mniej więcej cięciwa z nosem i z żuchwą robiła dokładnie w jednej linii. Pięknie. Wcale to nie jest takie trudne. Widzisz? Już brałeś poprawkę. Tak, już było na to czarne pole. Super. No to co, może spróbujemy czegoś innego, jakiegoś innego łuku i zaraz sobie też o nim porozmawiamy. Dokładnie. No już mamy drugi rodzaj łuku, to nie jest już łuk prosty. To jest ten tak zwany łuk refleksyjny.
To jest Hunter, to jest goła wersja łuku olimpijskiego. Do niego oczywiście w ramach tego, że rozwijamy swoje umiejętności, możemy dokupić dodatkowe celowniki, jakieś amortyzatory drgań, ale to w zupełności wystarczy do tego, żeby zacząć się bawić. To co, spróbujemy z niego postrzelać, bo interesuje mnie bardzo, bo jest krótszy. Może zobaczymy, czy będzie wygodny. Okej, zasada strzelania jest dokładnie ta sama, tylko mamy inaczej musimy pomyśleć po prostu o celowaniu. Dokładnie jest taka sama zasada, jak w przypadku tego pierwszego łuku, z którego strzelałem. Taka sama pozycja. Dokładnie. Taki sam sposób naciągnięcia i tak dalej. Dokładnie, tu się nic nie zmienia, mamy tylko zmienioną strzałę, mamy lotki już z tworzywa sztucznego. Pamiętaj, żeby lotka przewodnia zawsze była na zewnątrz. Na zewnątrz. Czy montujemy tutaj tym uchwytem, tak? Nokiem do środka pomiędzy koraliki. Koraliki są zamontowane wtedy indywidualnie pod długość ramion każdego strzelca. To on jest akurat przygotowany dla mnie, ale ty mniej więcej powinieneś mieć podobne wyniki. Jesteśmy podobnych... Podobnych gabarytów. Podobnych gabarytów, dokładnie. Będę próbował z kolejnego łuku. Niżej. Pięknie. Widzisz? Źle nie jest. Mam takie nieodparte wrażenie, wiesz co, jak sobie celuję, że przekładając to ze strzelectwa, nie, że ja po prostu w związku z tym, że biorę tą poprawkę, że muszę nisko celować, to mam takie wrażenie, że poleci strzała w trawę. A to jest takie złudzenie optyczne. Ja stojąc z boku widzę mniej więcej trajektorię lotu tej strzały i widzę mniej więcej, gdzie będziesz strzelał. Ty, kiedy naciągniesz strzałę, ustawisz się prawidłowo, masz ją pod brodą i z tego powodu, wiesz, twoje oko nie jest w tej samej linii, co linia strzały, dokładnie. I to jest takie złudzenie optyczne. Bardzo często ludzie, kiedy przyjeżdżają na warsztaty, właśnie opowiadają mi dokładnie o tym samym problemie. Ja jednak im tłumaczę, że mamy jakieś punkty odniesienia na łuku i mniej więcej wtedy wbijamy się w cel. No, tak jak powinno być. Dokładnie, tak, tak to mniej więcej wygląda. No to próbuję dalej. Taka zabawa. Ta górna kostka jest dla ciebie. Widzisz? Zobacz, jakie skupienie. Super! Ale widziałeś? Szło na wysokości żółtego, tylko bardziej w lewo. W lewo, no. Dobra. Czyli muszę poprawkę na prawo wziąć. Widzisz? Okej. Okay. Przeszliśmy już do... Łuku bloczkowego, bardziej zaawansowanego, że tak powiem, też technicznie łuku. Jak można te dwa łuki porównać? Czy to jest rzeczywiście, to są tak dwa różne urządzenia? Tu jest kompletnie inny świat, inny system naciągania. Mamy do góry kamy, inaczej bloczki. One przenoszą całą siłę łuku z ramion na cięciwe. Mamy tutaj dużo więcej oprzyrządowania potrzebnego. Mamy spust bardzo prosty, klasyczny, delikatny, który pomaga nam naciągać cięciwe. Mamy uchwyt do cięciwy, mamy peepsight, to jest nasz celownik. Peepsight to jest taki rodzaj, jedna z części składowych celownika. Tak jak masz celownik, przeziernik oraz muszkę, szczerbinkę. Tutaj mamy peepsight, tutaj mamy dwa celowniki. Jeden jest ustawiony na 10 metrów, dolny jest na 20 metrów. To pokazuje nam bardzo fajnie, że im dalsza odległość, tym wyżej łuk podnosimy do góry. Fizyka działa. Strzałę zakładamy trochę inaczej. O, tutaj. Słuchajcie, naciąganie tego łuku. Zobacz, jak będą działały kamy do góry. Ja naciągam łuk, one się obracają, dając całą energię z ramion na cięciwe, przymierzam się do strzału, czyli przykładam oko do naszego peepsida, widzę górny pin od celownika, wyciągam paluch na spust i lecę. I mamy w środku.
No dobrze, a powiedz mi, bo bardzo często, tak jak w przypadku łuków klasycznych, mówiliśmy o sile naciągu, mówiliśmy o tych funtach. Jak jest w przypadku łuków bloczkowych, bo często one mają regulacje? Tak, ten łuk bloczkowy ma regulację od 55 do 40 bodajże funtów. Tu mamy w tej chwili 42 funty, dzisiaj to mierzyliśmy. To jest bardzo fajny łuk dla ludzi, którzy zaczynają strzelanie z łuku. Nie jest za mocny, nie potrzeba tutaj, wiesz, jakiejś takiej większej siły. Myślę, że będzie bardzo fajny do tego, żeby zacząć strzelanie z łuku bloczkowego. No to ja spróbuję. Przyznam szczerze, że teraz to już w ogóle będę pierwszy raz strzelał z łuku bloczkowego w życiu. Będziesz pamiętał do końca życia. Tak, żebyś wiedział, że tak. Już oddam ci mój spust. Dobra, bo już z mojej skórki rezygnujemy tu w tym przypadku, tylko będziemy używać spustu. No właśnie, urządzenia peryferyjne, które nam są jakby potrzebne do tego, żeby strzelać z łuku bloczkowego. Spust to jest rzecz niezbędna, czyli generalnie z palców nie strzelamy. Znaczy ogólnie tutaj jest już tak duża siła gromadzona w naszej cięciwie i ona naprawdę mogłaby uszkodzić nam paluchy. Mhm. Na upar tego kto komu tam zabroni, ale wolę strzelać z tego spustu. Są jeszcze spusty okręcane. Artur, masz spust okręcany? Nie masz. Mamy jeszcze spusty okręcane. Działają troszeczkę inaczej, poprzez dźwignię obracamy i wtedy po prostu zwalnia się cięciwa. Ten jest prostszy, dla mnie bardzo fajny, intuicyjny. No bardzo przypominający po prostu spust od broni czy od wiatrówki. Słuchajcie, Marcin zrobił mi wyzwanie, ponieważ stoimy już na 60 metrach. Wcześniej strzeliliśmy z 10, 20, a teraz będę strzelał z 60 metrów z łuku bloczkowego, zresztą, który jest dostępny w naszym sklepie. To co, Marcin, próbujemy? No oczywiście. Ojejku, jestem strasznie przejęty. Pięknie. Wyśmienicie. Jestem coraz lepszy w te klocki, słuchajcie, a w ogóle jestem zachwycony, naprawdę. Jeszcze tak z kilka treningów i jedziemy na zawody. No może bez przesady, ale naprawdę mi się to kurczę podoba. Słuchaj, jak jest fajny sprzęt i mili ludzie, to... To jest najważniejsze. Tak jest. Mamy fajną zabawę wtedy. Pięknie. Idziemy zobaczyć, jak Bartkowi wyszło strzelanie z łuku bloczkowego. Chodźcie tu zobaczyć bliżej. Zobaczcie. 10, 9, 8, 8, 8 i 8. Jak na pierwsze strzelanie, dla mnie rewelacja. A teraz pokażemy Państwu strzelanie z łuku bloczkowego na dystansie 10 metrów. Chciałem Ci, Artur, przypomnieć różne zawody, na których byliśmy, że jest to niestandardowa odległość i często na 10 metrach łucznicy potrafią wyłożyć się, ponieważ jest to dość rzadko spotykana odległość. Bardzo często jeszcze krótsze dystanse bywają, także... Dokładnie. No to zaczynamy. Pięknie. To idziemy na 20 metrów. Czyli taki klasyczny trening odchodzony, który powoduje ugruntowanie odległości na celowniku. Musimy pamiętać, że łuki bloczkowe mają piny, które pomagają w celowaniu. Zasada jest taka, że im niżej umiejscowiony jest pin, tym jesteśmy na dalszej odległości i strzelamy z dalszej odległości. Teraz mamy 30 metrów. Proponuję szybciej strzelać. Mówimy oczywiście o celownikach wyposażonych w stałe przyrządy, nieregulowane, gdzie zazwyczaj jest 5 pinów. Zaczynają się od 20 metrów, kończą na 60.
Mamy też celowniki sportowe, które są wyposażone w regulacje. Czyli wracając do tematu, łuki bloczkowe, tych, których używamy na co dzień, dzielą się na dwie podstawowe kategorie: na łuki sportowe z regulowanymi przyrządami celowniczymi i łuki myśliwskie, które mają przyrządy celownicze stałe. Wyśmienicie. Jesteśmy teraz na 60 metrach. No i zobaczymy, co tam będzie na tej tarczy widać. Teraz możemy podejść i zobaczyć, co nam z tego strzelania wyszło. Dokładnie. Jak wiadomo, trening czyni mistrza, także zobaczymy, Marcinku, jak poszło. No, słuchaj, bardzo mocno się zbłaziliśmy, czy mniej? Słuchaj, no staraliśmy się, jesteśmy na treningu, więc wszystko jest tylko po to, żeby pogłębiać swoje umiejętności i z czasem strzelać jeszcze lepiej. Podobno na treningu zawsze wychodzi, na zawodach już jest gorzej, ale miejmy nadzieję, że wstydu nie będzie. Tak, no ale pamiętajcie o tym, że jeśli jedziecie na zawody albo trenujecie, no to bawimy się i podchodzimy do tego na luzie, bez spiny, i to pozwala nam uzyskiwać bardzo fajne efekty. No proszę bardzo, całkiem nieźle. Przede wszystkim ma być dobra zabawa. Marcin, postrzelaliśmy. Ja jestem zachwycony. To już od razu mówię, że w ogóle super dzisiejszy dzień. Zapraszam na następne treningi. Jak najbardziej. Szkoda, że taki kawałek, ale no to jakoś jest do ogarnięcia. Natomiast jeszcze chciałem Cię zapytać o takie rzeczy, dodatkowe akcesoria. Jak na przykład kołczany, bo masz tutaj jeden w ręce. Tak, to jest taki najprostszy kołczan przypinany do paska. Mhm. No tutaj mamy taki kołczan, który zawsze wożę gdzieś tam sobie na zawody, w zupełności mi wystarczy. Tu mamy na przykład kołczan myśliwski, który jest montowany na łuk, no i on zawsze pozwala mieć przy sobie 4-5 strzał w zależności od pojemności. Masz jeszcze dodatkowe akcesoria. Zastanawia mnie to, co to jest. Wiesz co, to jest tak zwany klikacz. On pokazuje ilość strzał, które wystrzeliliśmy podczas treningu. To jest też bardzo fajne, bo podczas, nie wiem, 2-3 godzin trenowania zawsze wiemy, ile tego i tych strzałów nam gdzieś wyleciało. Oprócz tego tu mamy fajne urządzenie do wyciągania strzał. Strzały strzelane z bloków łuczkowych, bloczkowych, przepraszam. One wpadają, są łapane przez tarcze, które tam mamy. Te tarcze są bardzo twarde, one muszą wyłapać po prostu energię tej strzały. No i często jest tak, że nie jesteś w stanie wyciągnąć tej strzały i wtedy po prostu trzeba zabezpieczyć rękę taką gumką i ona nam pomaga wyciągnąć bezpieczne strzały, żeby jej nie uszkodzić. No dobrze, no ale teraz zadam Ci pytanie i proszę Cię o szczerą odpowiedź. Czy łucznictwo jest bezpieczne? Wiesz co, to trudno na to odpowiedzieć, bo ludzie mają różne pomysły, wiesz, jak to wygląda. Podstawowe zasady, tak jak masz w strzelectwie typu blos, broń, otoczenie, spust, tutaj też musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o tym, żeby wiedzieć, gdzie ta strzała spadnie. My mamy zawsze ze sobą jakieś strzałochwyty typu styropian, kostki, siatki do tego, do łapania tych strzał. Jeśli masz fajnych ludzi, którzy dbają o to bezpieczeństwo wspólnie, bo musimy pamiętać o tym, żeby wspólnie dbać o bezpieczeństwo i zwracamy uwagę na wszystko dookoła, co się dzieje, no to tak, ja myślę, że łucznictwo jest zdecydowanie bezpiecznym sportem. My jesteśmy w tej chwili na boisku piłkarskim. Powiedz, jak wybrać miejsce do tego, żeby zacząć tą swoją przygodę ze strzelecem? Ogródek raczej nie, ale co, duża łąka? Wiesz co, my trenujemy często na boiskach, na łąkach. Jeśli macie w okolicy swojej gdzieś jakąś strzelnicę, która też jest już przygotowana do tego typu działań, jedźcie, podpytajcie się, dogadajcie się z właścicielami, na pewno też Wam pozwolą potrenować. My trenujemy też często na łąkach, które są przy lasach. Ważne, żebyśmy mieli tę świadomość, że w promilu tam, nie wiem, 100-200 metrów
nie ma jakiejś drogi, nie ma zabudowań, jest czyste pole, wtedy możemy sobie śmiało potrenować. Marcin, bardzo Ci dziękuję. To był po raz kolejny, powtórzę, fantastyczny dzień. Dziękuję bardzo. Świetnie spędziliśmy czas. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia na temat dzisiejszego filmu albo chcielibyście czegoś się dowiedzieć, bądź to Wy uprawiacie łucznictwo i być może to, co dzisiaj powiedzieliśmy, wcale Wam się do końca z Waszą teorią nie zgadza, a może się zgadza, to napiszcie to wszystko w komentarzach. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. I na koniec chciałbym, żebyś zaprosił wszystkich do uprawiania łucznictwa. Co w nim jest takiego fajnego? Kochani, ja myślę, że łucznictwo jest na tyle fajnym sportem, że pozwala się wyciszyć, skoncentrować, nauczyć właśnie tej koncentracji, której ostatnio nam bardzo brakuje poprzez pracę przy komputerach, przy telefonach. Poprzez łucznictwo można też zwiedzić bardzo dużo fajnych miejsc, które gdzieś są przy lesie, na łąkach. Bardzo często teraz są różne zawody robione na zamkach, czyli zwiedzamy znowu jakieś fajne miejsca. I to są takie fajne rzeczy, które pozwalają jednak wyciągnąć ludzi z domu i uczą dużo spokoju, cierpliwości, kontaktu z naturą. Jeśli Was zainteresował temat łucznictwa, możecie śledzić ten temat u mnie na kanale Magister w Lesie. Będę od czasu do czasu wrzucał informacje na temat tego, gdzie robimy jakieś treningi, ewentualnie gdzie robimy warsztaty. No i co? Zapraszamy. No ja już się czuję zaproszony. Na pewno do Ciebie przyjadę, bo ja po dzisiejszym dniu po raz kolejny to powtórzę. Dla umocnienia. Jestem zachwycony po prostu. Super. Zrobiłeś mi dzisiaj dzień. Bardzo Ci dziękuję. O, tak, jeszcze, tak. Żółwik. Pozdrawiamy i do zobaczenia.